Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie dzielnicowego zespołu koordynacyjnego w związku z wnioskiem Szkoły Aspirantów Pożarnictwa, który pisemnie zwrócił się o zmianę w składzie zespołu koordynującego program poprawy bezpieczeństwa. Zmieniła się osoba z imienia, z nazwiska, więc musimy podjąć tutaj uchwałę w tej sprawie, żeby tutaj ta osoba była w tym zespole. Jest to pan brygadier Andrzej Kuska. Czy to jest na... A dlaczego? Dlatego, że tamten ryzyk, to znaczy został przeniesiony do innego miejsca. Przeniesiony został. Nie. Proszę. Kto jest władny usunąć ze składu dzielnicowego? Zapis taki wnioskuje się o usunięcie, czyli ktoś usuwa. Czy my usuwamy? Znaczy my powołujemy w tym momencie, nie. Czyli... Oni już usunęli, my tylko mamy to zatwierdzić. Nie. Przepraszam, to pani Małgosia nam tutaj pomoże to zrozumieć. My wnioskujemy do prezydenta, bo prezydent powołuje... Prezydent. To znaczy, przepraszam, Wydział Bezpieczeństwa, dyrektor Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwa powołuje ten zespół. My tylko możemy zawnioskować o to, żeby nastąpiła zmiana. No to właśnie. Czyli wszystko jest jasne? Okay. Mniejszym czynimy. Okay. Czyli wnioskujemy o to, żeby była zmiana. Ja nie. Naszą uchwałą. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Przy jednym sprzeciwie, kto wstrzymał się od głosu, przy trzech wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy XVI przyjęła uchwałę w sprawie zmian w składzie dzielnicowego zespołu koordynacyjnego. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem. Proszę bardzo, otwieramy dyskusję. Tutaj mamy... Gdzie to będziesz? Proszę państwa, ja pokażę może. Ja pokażę, w którym miejscu to będzie. Już... Jestem za. Szanowni państwo, tutaj mamy... Już przejeżdżamy dalej. Liceum numer 3, tutaj w tym miejscu, tak, że mówię tak. Tu jest szkoła 104, tu jest liceum numer 3. Hala ma powstać w tym miejscu, tutaj jako była. Za chwileczkę zobaczą państwo tutaj propozycję, prawda? Proszę zobaczyć. W tym miejscu tutaj jest sala gimnastyczna mała, tutaj będzie duża sala gimnastyczna, tutaj się tworzy tak zwane patio, gdzieś tutaj będzie wejście wewnętrzne, czyli ten teren będzie zagospodarowany nie w taki sposób jak teraz, gdzie praktycznie tam się tylko burdy jakieś tworzą. Tu szkoła będzie mogła sobie go zagospodarować tak, żeby miała miejsce na tak zwane zielony wybieg nawet, gdzie będą mogli uczniowie wyjść na przerwę i będzie to zadbane. Tworzymy nowe miejsca parkingowe. Mam nadzieję, że uda się otworzyć boisko jeszcze, gdyby się udało. No i tak powiedziałem, całe zaplecze. Dojście z planów bieńczyckich, jak widać, i z parkingu tutaj będzie jedno, tutaj drugie i tutaj jest jeszcze jedno z Wysokiego. Także praktycznie, tak jak powiedziałem, technologia pasywna, czyli staramy się, żeby to był budynek energooszczędny. Praktycznie z tego, co wiemy, taki budynek powstał już tak naprawdę na terenie Słomnik i roczne utrzymanie takiego budynku to jest 42 000 i to też zawyżone, bo mieli za ciepło, czyli to jeszcze jakoś... Mając na uwadze podwyżki ciepła, to jest to praktycznie taka kwota jak utrzymanie balonu. A kwota... Słucham? Jaka ta kwota, przepraszam? 42 000 to było koszt utrzymania tego wszystkiego, czyli wszystkie media, woda, ścieki i prąd. A to miasto czy Rada Dzielnicy ma ponosić te koszty? Nie, to ja mówię o tym, ile to kosztuje. Słomnika. Rozmawiając na temat tego tematu razem z panią prezydent Okońską, pokazałem jako, ja bym powiedział, głos za, bo ona była przeciw temu tematowi, że ta hala się sama utrzyma. A w jaki sposób? Przez to, że ona będzie również wykorzystana jako obiekt komercyjny. Czyli w momencie, kiedy zajęcia się tam kończą, ten obiekt ma pracować. Czyli normalnie pracuje od 7 do 20, nawet 4 i później. Nawet można, jeżeli dobry biznesplan, to jest panią dyrektor, która jest matematykiem, mam nadzieję, że nie będzie problemu, to wynajęcie tej sali będzie moim zdaniem pokrywało utrzymanie tej hali w całości. Jeśli nie będzie, to kto pomyśli? Inaczej, jeżeli mówimy o tym, że nie będzie, to jest to obiekt oświatowy i w tym momencie normalnie gmina płaci fakturę za wszystkie obiekty oświatowe. Tylko tak jak mówię, prawdopodobieństwo, że nie będzie, jest nikłe, dlatego że zapotrzebowanie jest ogromne, żeby ludzie mogli przyjść po pracy, co zagrać w takich warunkach, gdzie mają blisko, bo mają w środku osiedla i nie trzeba dojeżdżać. Praktycznie wydaje mi się, że tutaj o to najmniej się boi, bo jak na Komkomzonie jest pełno, gdzie trzeba dojechać, to jest problem, prawda? Za 2 lata, mam nadzieję. Bo tak jak mówię, ten projekt my opiniujemy, w tym roku będzie pozwolenie na budowę, mam nadzieję, albo złożenie papierów o pozwolenie na budowę, a w przyszłym roku musimy pilnować tak, żeby był ogłoszony przetarg. Ale kto będzie koszty ponosił? Miasto czy dzielnica? Ale przede wszystkim samo się uczy. Przepraszam. Ale kto do budowy oczywiście. No, przecież miasto, przepraszam, dzielnica nie ma 6 milionów, żeby wydać na ten. To jest zadanie budżetowe. No nie, bo na halę czy tam też nie ma. Może łatwiej się znajdzie mniejsza kwota na koszty. Nie, ja tylko powiem, że uważam, że to jest najlepszy pomysł, jaki może być na dzielnicy. Nie ma żadnych przeszkód. Tam jest nie do ale no właśnie, pani radna sami chciała dokończyć. Nie powiemy na Komisji Edukacji, jako też to mieszkam koło balonów, po prostu jakie bójki są o zarezerwowanie sobie godziny, żeby zabrać grupę w okresie zimowym, prawda, i wykorzystać tam godzinkę na jakieś takie no, zajęcia. Komercyjnie mówię oczywiście i są to rezerwacje stałe już czasami z rocznym, dwuletnim wyprzedzeniem, wtedy żadna nowa grupa nie wejdzie i wydaje mi się, że tutaj właśnie 2 osiedla dalej hala stała, no to jest po prostu świetne rozwiązanie, tak, żeby te osoby, które tam się nie mogą już przebić, bo nie ma miejsca, a przecież ja nie wiem, jak no, promować sport to chyba jedyne co teraz, to jest najlepsze co może być w tych czasach, prawda? Znaczy nie chciałbym... Jak jest zapotrzebowanie, no ja nie wiem co by się mogło wydarzyć, żeby to się nie utrzymało, no na razie jestem pewna, że się utrzyma. Znaczy ja powiem tak, że mnie bardzo interesują obiekty, które są wykorzystywane, dlatego tworzenie dużych stadionów z całym szacunkiem do piłki nożnej naprawdę nie było moim pomysłem i to już co prawda stoi, ale to przez cały tydzień stoi puste, chciałem powiedzieć. I to jest przykre. No ale no, niestety, tak to jest. Dobrze. Proszę pana. Czy akurat nowy budynek będzie połączony ze starym? Tak. W którym miejscu jest pytanie, że nowej części budynku, czy planowane jest zagospodarowanie przestrzeni tam założenia, jak siłowni? Może nie, to też nie ma. Nie mam tutaj akurat tej planszy, którą mam u siebie w gabinecie, ale generalnie jest tak zrobione, że dojście ze starej szkoły tutaj przez szatnię będzie przejście, czyli szatnia będzie wykorzystywana normalnie to, żeby tam uczniowie się przebierali, przechodzili tutaj już na przykład na zajęcia przebrani, czyli jest tutaj przejście. Jak również przejście jest ze starej przełączki, która wiązała tutaj starą szkołę, również tędy. Czyli de facto można robić duże imprezy, które by były połączone w taki sposób, że nie ma problemu z przejściem tutaj ze starej sali na nową salę. Czyli mogły być praktycznie 4 boiska, bo tu są 3, tu jest 4, czyli nawet zawody, które by odbywały się, w tym momencie nie o to chodzi, tylko robienie zawodów, które trwają cały dzień dla młodzieży, jest to też uciążliwe, bo gra się na przykład jeden mecz, później 2 godziny się czeka, prawda? Później znowu się gra jakiś jeden mecz i 8 godzin i 2 mecze. Tutaj jest szansa, że wykorzystywanie boisk, dlatego chciałem, żeby były tutaj 3 sektory. Wydział Edukacji namawiał mnie na to, żeby zmniejszył wielkość sali ze względu na koszty. Na co odpowiedziałem, że przy takiej koniunkturze jaka jest w budownictwie, hale pełnowymiarowe są w takiej samej cenie jak przedtem niepełnowymiarowe. Czyli wiadomo, że wykonawcy zeszli z ceną poniżej tego, co było 3 lata temu. Skończyły się środki unijne, niestety, a firm jest tyle, że muszą się uszczęślić. Kurtyny. Znaczy my jeszcze nie rozmawialiśmy na temat wyposażenia, ale odpowiem tutaj. To jest miejsce poszerzone, zrobić tu maksymalne, żeby nie zmieniać struktury budynku, jakie projektanci zaproponowali. Około 100 metrów jest pena przeznaczona na siłownię, która by była 100 metrów, to jest spokojnie super sala fitnessa była jakaś. Łącznie z tym, że są 4 kompleksy szatniowo-prysznicowe, kantorek, nie kantorek, tylko magazynek, plus tutaj ta część jest związana z administracją, czyli WF-iści, trybuny są wyżej, czyli to jest akurat rzut z parteru, wyżej około 282 miejsc siedzących. Też zlikwidowaliśmy tam część takich pomieszczeń, które naszym zdaniem byłyby mniej wykorzystywane. U góry będą tam 2 pomieszczenia sanitarne, czyli ubikacje. I w tym momencie cała reszta jest wykorzystana jako trybuny. Około 200 chyba 80, ale przepraszam, tutaj ktoś chciał się dosypać. Tam powyżej, na planie powyżej tej hali jest boisko jakieś. Takie, którego w tej chwili nie ma. To o tym mówię, to boisko powinno być odtworzone. Nie ma, są boiska w poprzek. Jest asfaltowe teraz. Asfaltowe oczywiście. Nie, tak jest asfaltowe boisko i tak jest asfaltowe. Tego nie ma, które jest na mapie. Także będziemy robić wszystko, żeby to boisko, które będzie odtworzone, było odtworzone już jako poliuretanowe. Oczywiście nie asfaltowe, tylko poliuretanowe. I to by było kolejne, tak zwane 2 wieże. Proszę bardzo. Jeden problem. Miejsce parkingowe. Znaczy jest tutaj zaproponowane miejsce parkingowe na placu manewrowym przeciwpożarowym. I tutaj będzie wjazd od ulicy Urszulki. Proszę. Na pewno zwiększmy rok. Oczywiście wieczorne godzina zwłaszcza. Oczywiście. 22 miejsca. Proszę bardzo. Parkingowe, tak? Tak, oczywiście. Dodatkowe oczywiście. Nie ma pytań? Zatrzymamy kciuki, że wszystko jest dobrze i uda nam się to, mimo że hala w Stryżynach będzie zablokowana, tak, może nie końca skutecznie, ale będzie opóźniona. Zobaczymy. Może nie. Ale nasza hala też powinna powstać. Do 2014. Wszystko idzie zgodnie z planem. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę. O podniesienie. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że tak pozytywnie. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu. Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy XVI przyjęła uchwałę w sprawie opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa hali sportowej. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Rady Dzielnicy XVI. Tak jak powiedziałem, powyższa zmiana... Mam prośbę, drogie panie radne, nie słyszą, znaczy, że nie reagujecie na to. Skrzynkę chyba zorganizuję tam skarbonkę i naprawdę będziemy mieli trochę pieniędzy na cele charytatywne. Minimum 10 zł od razu powiem, że bo nie ma co się pilnie. Myślę, że zachowanie powinniśmy mieć lepsze przynajmniej, prawda? Weź. Powyższa zmiana podyktowana jest opóźnieniami w zapłacie rachunków czy faktur. Kontrahenci mogą obciążyć urząd ustawowymi odsetkami. Wydział Obsługi zasugerował utworzenie odpocznienia paragrafu w naszym planie finansowym. Inne rady dzielnic podjęły już podobne uchwały, ale co dla mnie jest trochę takim kuriozum. Uważam, że zrobimy to jako porządkową rzecz. Trochę śmiechu warte, ale nie ja to wymyślałem. Otwieram dyskusję na ten temat. Nie ma. Śmieszne, ale prawdziwe. Nie ma. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za projektem, za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Przy jednym wstrzymującym się stwierdzam, że Rada Dzielnicy XVI przyjęła uchwałę w sprawie zmian w finansowym planie Rady Dzielnicy XVI na rok 2012. Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy. Nie. Przepraszam. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii zawarcia umowy najmu. Tak. Przepraszam. Części powierzchni. Tak jest. Części powierzchni. Bardzo ciekawe. Dobrze. To jest temat związany z noclegownią. Noclegownia na ulicy Makuszyńskiego. Antena. Nie ukrywamy, że istnieje, teraz jest przedłużenie tej umowy. Wielokrotnie były dyskusje na ten temat. Tam kilka anten jest. Tak. Wielokrotnie były anteny. Tak. Wydaje mi się, że to są dodatkowe środki dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. O którą część da? Za kominem czy przed kominem? To jest bardzo ważne. Proszę Państwa, dla uzupełnienia wyraża się w ten sposób, że obecnie koszt tego wynajmu 4800. Ale którą część? Bo nie interesują nas teraz na tym etapie jeszcze koszty, tylko która to będzie część. A jakie to ma znaczenie? Nie określa. Żebyśmy wiedzieli i właściwą część wskazali. Ale jakie, przepraszam, jakie to ma znaczenie dla Pana? Jeżeli Pan nie powie, do czego to Pan tak jest. Przepraszam, że ja nie mam tej wiedzy, ale mam prośbę, żebyśmy... Taki mam głód wiedzy, że chcę to wiedzieć. To bardzo mi przykro, nie mam tej wiedzy i nie zaspokoję tego. No to dziękuję. Proszę. Padło pytanie, proszę Państwa, co w tym rejonie, czy nie ma jakichś budynków mieszkalnych? No tak wygląda ten rejon. Nie ma żadnego budynku. Same przedsiębiorstwa stare. I wolne budynki. Ale może postępować. No. Jak wygląda? No tyle. Czyli mieszkają? Ogólny. Co tam mieszka w tej noclegowni? Miałem okazję być w tej noclegowni. Mieszkają tam w salach ludzie bezdomni. I nie ukrywam, byłem bardzo zdziwiony. Pani Staszko. Byłem bardzo zdziwiony, jakiego rodzaju tam są ludzie. To znaczy niekoniecznie to są tacy ludzie, którzy za przeproszeniem są tylko alkoholicy. Dokładnie, tak? Są to ludzie, którym coś tam się kiedyś przewróciło w życiu i normalnie mieszkają, mają ten, nie wiem, metr czy 2 metry kwadratowe, gdzie mają to łóżko i jakiś stolik i oni tam mieszkają latami. To nie jest tak, że oni tam... Są tacy, którzy mieszkają tylko w zimie, prawda? I ja bym chciał pociągnąć ten temat, a w więzieniu to tam więźniowi się lepiej musi być, lepiej ma jak tam w tym noclegowni. Nie zachęcam do tego, żeby było nie życzyłbym Ci więzienia, jakie przepełnienia są, nie życzyłbym Ci. Ale tak jak byłem bardzo zdziwiony. Jak to czy są jeszcze pytania w tym? Nie ma pytań, zamykam dyskusję. Ale zamknąłem dyskusję, jeżeli nie jest to poświadczenie, bo rozumiem, że budwiec, ale jest zamknięta dyskusja. Ale powiem, chodziło o tym to, czy rzeczywiście ktoś to sprawdził, czy taka antena na przykład powoduje jakieś zdrowotne, powiedzmy... Bardzo proszę Pani. Akurat wcześniej, w poprzedniej kadencji mieliśmy tu specjalistów, którzy nam wyjaśniali pewne rzeczy i wyjaśnienie było takie, że na dobrą sprawę normy, które są wytwarzane pola i elektromagnetycznego i elektrycznego nie zagrażają życiu, ale powiedział jedną rzecz, którą tutaj chciałam przytoczyć, że większe stężenie, natężenie tego jest w obszarze dalszym niż pod samą anteną. Że na dobrą sprawę ten obszar pod samą anteną jest najbardziej bezpieczny. A co to za specjaliści byli? Reprezentujący może firmę Polkomtel? Czy P4, przepraszam, P4. Zamknięta dyskusja. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Przy jednym sprzeciwie. Kto wstrzymał się od głosu? Odbieram wielką przeszłość. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy XVI przyjęła uchwałę w sprawie opinii zawarcia umowy najmu. A jedno słowo, ktoś mi powiedział, że jeżeli komórka nie może się połączyć ze stacją bazową, to wytwarza też duże pole, które największe, prawda, potrzebuje. I w tym momencie jest to jeszcze bardziej niebezpieczne. To, co też ale to tak, na marginesie. Kolejny punkt, oświadczenia i komunikaty. Ja może jeszcze nie wiem, czy w tych oświadczeniach, komunikatach jeszcze jeden temat był, który powinniśmy poruszyć. Proszę Państwa, bo dostaliśmy plan, propozycję planu zagospodarowania Bieńczyce Długnia. Ja sobie przygotowałem, żeby Państwu pokazać, o czym będziemy ewentualnie mówić. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, to jest ulica Patińska. Patińska tutaj jest z tymi kreskami. Koczmierzowska, Nawrotka i tutaj do Makuszyńskiego. To jest plan, który się nazywa, już powiem, Bieńczycy Park Rzeczny Długi. I tutaj mieliśmy kilka uwag, bo tutaj proszę zobaczyć, że mamy swoje obiekty, no, przepraszam, prawda, niektórzy radni chcieli to. Tu jest cienista, tu jest... Przepraszam, ja tutaj wstawię, tak? Tu jest? Nie. Próbuję... Przyhaczyńcowy. Ja próbuję tutaj... Jest cienista, no jak takie litery duże, że szkoda. Ja wiem. Staw chodzi. Tak, bo tam mamy... Przyhaczyńcowy. Jadę. Jest cienista, tak, jest duże litery. O, jest największy obszar. Staw jest tutaj. On tu. Nie narysował. No. Nie mogę narysować. Trzeba dorysować. To misaki. Nie wiem dlaczego, ale tutaj... Będziemy sztempował. Zasypali. Nie. Bo tutaj... Zasypali. To jest taki dobry pomysł. Takie piękne miejsce. Ja robiłem zdjęcia tam, prezerwatywy, proszę panią, fekalia i tak dalej. Proszę sobie ich dałem tutaj do laboratorium na temat. Łabądki są. Szanowni Państwo, proszę to albo wyczyścić, albo zasypać. Ja tylko powiem, tutaj chciałem tylko informację złożyć, że jeżeli ktoś chciałby się z tym planem zapoznać, bo jest to taka duża płachta, którą tutaj nie mam jak nawet, że tak powiem, rozwieścić. Ja ją i tak zostawię później tutaj, żeby Państwo mogli się zobaczyć ewentualnie po sesji. Bo jeżeli ktoś by miał jakieś uwagi, to do 21 listopada, a praktycznie ktoś, kto ma ewentualnie z tego rejonu, powinien tutaj być aktywny, bo wiadomo, że plan miejscowy wiąże się z tym, że jeżeli zapisy w planie będą takie, że to jest zieleń, to jest tam zieleń i nikt się nie wybuduje. Na działkach nawet prywatnych, niestety. Do 21 listopada można składać uwagi do tego planu. Ten plan zostanie tutaj wyłożony, żeby Państwo mogli sobie zobaczyć. Ewentualnie tutaj jest też opis do tego, tak jak powiedziałem, no nie zapraszałem nikogo z biura planowania, tutaj pan Stanisław Góry był, dopytywał się odnośnie pewnych rzeczy, które tam są zaplanowane. Mnie osobiście interesował budynek dla harcerzy, pamiętacie Państwo, że za to pytałem się o Kaczeńcową, bo Kaczeńcowa, za przeproszeniem, ona ma tej, nie wiem dlaczego, ale tutaj jest budynek, którego nie widzę. Tutaj był budynek, nie wiem dlaczego tak słabo. On jest jakby poza tym. Zburzyli go. On sam się rozleczył. Jest jeszcze. I to w tym momencie jest taka informacja, którą chciałem Państwu przekazać. Druga rzecz to jest tak. Zaproszenie na uroczyste wręczenie certyfikatów 7. edycji akcji Miejsce Przyjazne Maluchom. Tutaj może Pani Radna coś więcej powie na ten temat. Dostaliśmy. To brawo. I teraz trzeba odebrać. Tak jest. I to odebranie będzie gdzie? I kiedy w Muzeum Inżynierii Miejskiej. Od godziny 10 do 14 jest cała impreza, odebrania od 15:30. I jeżeli ktoś by miał czas, zapraszany można przyjść z dziećmi, prawda, można miło spędzić czas i przy okazji być uczestnikiem tego przekazania. Mam nadzieję, że tutaj będzie nas Pani godnie reprezentować w tym miejscu. Bardzo bym o to prosił. Pani, jako inicjator i w ogóle dziękuję bardzo. Do końca kadencji. Z tym uśmiechem. Ja bym miał tyle z takich moich ogłoszeń. A może ja tylko jeszcze powiem, że... Proszę bardzo. Doświadczenia, wolne wnioski, bardzo. Nie, ale do tego tematu, że Agnieszce naprawdę należą się wielkie podziękowania nawet za tą inicjatywę z stoliki i te zabawki z Ikei. Tak. Bo ostatnio byłam przy chodniku, byłam w szoku, jak to jest świetnie wykorzystywane przez maluchów, które czekają, no czasami długo w tej przychodni i wsunie się bawiły przy tym stoliku. No moje dziecko jest za duże do tego, no szkoda, że kiedyś tam nie było, ale mówię, że... To trzeba się postarać. Tak. No, właśnie, o tym pomyślałam. Jest czas. Tak, o tym pomyślałam, że teraz jak będę nie? Tak, że dla stolików się właśnie chyba postarać, ale powiem wam, że naprawdę Agnieszka... Agnieszka, słyszysz? A słyszę, słyszę. Na stoliku. Dziękujemy bardzo. Ale można sobie dopiero sobotę. Ale to nie jest tematem naszej sesji. Skąd wszyscy macie takie dokładne informacje? Ale przyłączam się do... Proszę mnie wtajemniczyć. Przyłączam się do tego, co Pani Urszula powiedziała. Dziękujemy bardzo Pani Agnieszce za pomoc w rozwijaniu tej działalności u nas w dzielnicy. Dziękuję. Prosimy o jeszcze Pani dużo dobrego. Przepraszam, ja zawsze szukam różnych okazji. Dziękuję bardzo. Jeszcze, proszę bardzo. Ja tutaj w sprawie stawu na Koczmierzowskiej, bo po tutaj zgłoszeniu radnego na Komisji Infrastruktury Komunalnej dzwoniłem do ZIKIT-u, ogłosił przetarg, koniec przetargu był chyba we wrześniu. Prawdopodobnie już czyszczenie stawu zostało przeprowadzone. Cudownie, dziękuję bardzo. No więc dlatego mówię, bo ja mówię o domu, który chodzi albo wyczyścić, albo zasypać, bo tam i takie rzeczy... Jedno i drugie jest kosztowne. Tam jest użytek ekologiczny i nikt tego nie zmieni. To wyczyści. Proszę bardzo. Czy to już wszystko? Tak? Proszę bardzo. Ja byłem na tej prelekcji i dopytywałem się odnośnie młyna przy młynówce. I w tym miejscu, które wydawali, muzetkę mi opiniowali, to nie powstanie żaden budynek. Jedynie budynek zostanie odtworzony w takiej formie, jak jest. Bo to jest no, zabytkowe. Chyba że dostaną pozwolenie na budowę wcześniej, niż zostanie uchwalony plan. Na pewno nie dostanie. I to dla mnie to było przykre, bo w tym momencie zabija się jakąś inicjatywę, którą ktoś chce mieć, żeby normalność prowadzić, a próbuje się utrzymać coś, co się nie sprawdziło. Tam XIX wiek jednak się różni od XXI. Następna sesja będzie. Następna sesja będzie już 29 listopada, ostatni czwartek. Tak, 29 o godzinie 17. Tak jest. Jestem przygotowany. Dziękuję Państwu i wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 25. sesji Rady Dzielnicy XVI.